Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. No dzisiaj zajmiemy się, proszę Państwa, bardzo ważną rzeczą. Próbą wyłudzenia środków publicznych przez szpital i brakiem nadzoru pana prezydenta Glamowskiego nad szpitalem. Szanowni Państwo, po analizie materiałów publicznych, które mam przed sobą, chociażby kilka spraw. Nie będziemy omawiać szczegółowo, bo to jest, że tak powiem, na co najmniej godzinę. Ale jest po prostu wezwanie pana ministra zdrowia z 5 maja do usunięcia braków lub wyjaśnienia. I co my czytamy? Chociażby, że szpital wnioskuje o TOPSOR. Co to jest TOPSOR? Tryb obsługi pacjenta, czyli jest to system. Tak, system informatyczny, który po prostu pomaga personelowi medycznemu w pracy i pacjentom również. A okazuje się, że szpital już ma ten system. Po co dwa systemy w jednym szpitalu? Nie wiem, w jednym SOR-ze. Nie wiem, ale to nie jest moja sprawa. I tutaj należy wskazać potrzebę zakupu pomp insulinowych w liczbie 40 sztuk. Osobiście uważam, że to jest te 40 sztuk, to jest na cały szpital. Dlatego, że pomp insulinowych, jak ja pamiętam, gdzie dzieci cukrzycowych jest, było zawsze, no powiedzmy, nie jest tak mało. To oddział cukrzycowy, zajmujący się cukrzycą u dzieci, miał aż 3 pompy insulinowe. I starczało. Bo to jest tylko i wyłącznie na czas hospitalizacji cukrzyka. A nie do domu. Czyli na czas hospitalizacji, jak przyjmiemy dane statystyczne, no to niech będzie nawet na jednym oddziale jakiś pacjent co kilka dni. Ale to jest mało istotne. Natomiast jeżeli tak, no to po prostu mamy chociażby następny kwiatek. Jest tutaj szpital wystąpił o remont chodnika na drogach podjazdowych do SOR-u i remontu rewitalizacyjnych ram pomieszczeń, ale no to równie dobrze mógł wystąpić o remont chociażby Kościuszki. Też jest drogą dojazdową do SOR-u, podjazdową. Ale nie zrobił tego. Dziwię się, bo można było wyręczyć budżet pana prezydenta. A to jest typowe, bo takie zadanie jest zadaniem miasta, zadaniem właściciela, zadaniem prezydenta, a nie zadaniem szpitala lub środków, które są przeznaczone stricte i tylko dla poczucia bezpieczeństwa i stworzenia bezpieczeństwa dla leczonych pacjentów. I poczucia bezpieczeństwa i leczenia, i poczucia i dania bezpieczeństwa dla personelu medycznego. Czyli sprzęt, leki, sprzęt, leki i komfort leczenia i nic więcej. No i tutaj się okazuje, że po prostu wystąpiono o podjazdy, najazdy, chodniki, Bóg wie co. I to ja nie będę się już tam wielu rzeczy czepiał, bo po prostu nie jestem takim malkontentem, bo niektóre rzeczy no można by było przyjąć. No tutaj mamy po prostu następny kwiatek z 9 czerwca. Pan minister zwraca uwagę na jedną rzecz. Pan dyrektor Hoppe, były dyrektor szpitala, występuje o to, czyli we wniosku ujął już i chciał ująć i ujął prace budowlane rozpoczęte w drugim kwartale 2023. Czyli pan dyrektor Hoppe i jego ludzie w ogóle nie przeczytali wniosku. Tak to wygląda z tego. Oni nie czytali wniosku. Albo czytali bez zrozumienia. Ale to już jest inna sprawa. To jest sprawa indywidualna tych ludzi. Natomiast w tym momencie pan minister zwraca uwagę, że te środki nie wolno wydawać, dopóki się nie podpisze zawarcie umowy i później przyznanie środków. A przyznanie środków i zawarcie umowy dopiero następowało we wrześniu. Koniec sierpnia, wrzesień. No to znaj proporcje, mocium pani. I tutaj mamy, nie będę rozwijał tego dalej, mamy trzecie. Trzecie, jakby
przywołanie szpitala do pewnego porządku prawnego, to jest już z 26 lipca. I co my mamy? Z 26 lipca SOR, czyli dyrekcja szpitala, wpisała wszystkich pacjentów, również tych z powiatu. No wpisała ich i tutaj rzeczywiście dostali aż 15,5%, ale znaczy szpital wyliczył, że mają takich pacjentów 15%, 15,9%. Ale Narodowy Fundusz Zdrowia wykazał, że ze wszystkich sprawozdań szpitala mają tych pacjentów przywożonych przez karetki, li tylko przez karetki, 9%. Czyli w tym momencie pan prezydent już chyba nie zdąży zrobić porządku, panie prezydencie, bo to zostało panu do końca kadencji 3 miesiące czy 4, to nie ma znaczenia już, ale pan zapowiadał 5 lat temu, jaki to pan porządek zaprowadzi, jak pan szpital odłoży, ale już pan nie zdąży tego zrobić. Za krótki czas jeszcze dyrektor będzie nowy, stary, to już bez znaczenia. Tylko że niech pan zauważy, jeżeli takie dane szpital rejestruje u siebie, to co z rzetelnością danych finansowych szpitala? No one zawsze były takie tam ślizgające się na sesjach, bo ja uważnie patrzyłem. One były też nierzetelne. No to mniej więcej tak jak z wodociągami, że mają dodatni wynik, zobaczymy na koniec roku. No ale to zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w pewnym momencie zlikwidowano pewne działy w administracji, chociażby dział za księgowość zarządczą i zarządzanie świadczeniami zdrowotnymi. I w tym momencie dyrektor nie wie, ile świadczenie kosztuje, każde świadczenie, gdzie jakie świadczenia są wykonywane. To jest tylko takie czyste sprawozdanie, które już na poszczególnych oddziałach jest wbijane w system, wysyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia. To Narodowy Fundusz Zdrowia wie lepiej niż szpital w Grudziądzu. A dlaczego tych pacjentów jest mniej? No dlatego, że część pacjentów od razu jest wywożonych do Świecia, do Bydgoszczy, to jest pytanie właśnie, czy tych pacjentów do Torunia. Jest mniej, czy to... Nie, nie, jeszcze jest jedno pytanie. Czy pacjent, który trafia na SOR jest przesunięty już na oddział, to on jest zarejestrowany jako pacjent sorowski i pomocowy, czy bezpośrednio NFZ widzi jako oddział? Nie, bezpośrednio powinien być pacjent przyjęty na SOR i SOR na oddział. Na oddział. Tak, jak to powinno się odbywać, zgodnie z ustawą. Narodowy Fundusz Zdrowia widzi, że karetka przyjechała, przywiozła pacjenta. Nie jest istotne, gdzie pacjent później trafi. Został przyjęty i wstępnie zdiagnozowany w SOR-ze. I to jest pacjent prawidłowy, który powinien być pacjentem SOR-owskim. Ja słyszałam opinię właśnie ze szpitala, że prawdopodobnie nie widzą tego, że trafia na SOR, tylko od razu na oddział. Nie. I dlatego pytam, żeby uzupełnić to. Pacjent powinien być przywieziony karetką, tak jak było do tej pory, kiedy ja byłem chociażby, pacjent był przywożony, w SOR-ze był diagnozowany lub niediagnozowany, lub bezpośrednio na oddział, bezpośrednio po wypadku na blok operacyjny. To nie jest istotne, ale został zarejestrowany w SOR-ze. Nawet jeżeli chodziło o zdrowie pacjenta, to, że tak powiem, w biegu rejestrowano. Pacjent szedł, bezpośrednio był wieziony, czym prędzej, na blok operacyjny i w międzyczasie był rejestrowany w SOR-ze. No dzisiaj tego nie ma, to zostało zaniechane. Ja nie wiem, jaki jest system, wiem tylko jedno. Jest system bałagan. I tłumaczenie, że pacjenci, że szpitale jedne dostały, drugie nie dostały, bo pandemią się też tłumaczy szpital. Oczywiście. Proszę Państwa, to jest złudne, to jest brednia, co jest wypowiadane przez szpital. Tym bardziej zauważmy sobie, że w okresie pandemii, ja już pomijam to, że to pan prezydent chciał mieć szpital pandemiczny i miał, no bo to tak powiem. Nie, to do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Szpital w pandemii, to przeważnie pacjenci byli przewożeni karetką i oni wszyscy byli rejestrowani na SOR-ze. To ten okres sprawozdawania powinien być jeszcze wyższy, ale nie jest. I teraz tak. Szpital miał do zdobycia 1000 punktów. Zdobył ich 279. No śmieszna sytuacja. Tłumaczył się, że duże szpitale w Polsce nie dostawały.
panie prezydencie, szanowni państwo, nie wierzcie w te brednie, że to jest jakiś konkurs polityczny. Weźcie sobie, poczytajcie, zobaczycie państwo w internecie. Szpitale też. Olsztyn, Poznań, Kraków, Radom, Bielsko-Biała, Lublin, Koszalin dostały po 470-490 punktów, bo też odrzucono im powiat i załapały się na te 15 milionów. Mało tego, czy w Olsztynie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie rządzi opozycja w stosunku do rządu. Czyli tłumaczenie polityczne nie wytrzymuje próby czasu. Nie jest to ani polityczna sprawa, ani nie jest to, że pan minister albo ktoś się uparł na szpital w Grudziądzu. Nie. Jest to niechlujstwo, nieróbstwo, brak wiedzy, brak doświadczenia, brak nadzoru ze strony pana prezydenta. Koniec. Kropka. Myślę, że więcej nie będziemy się nad tym tutaj zajmować tą sprawą, bo jest to po prostu, uważam, że jeżeli radni opozycyjni, czy w ogóle radni, którzy myślą o następnej kadencji, będą chcieli po prostu zrobić coś dobrego dla szpitala i coś dobrego dla ludzi, to powinni oddać tą sprawę pod nadzór, nie wiem, prokuratora albo czyjś. Dlaczego szpital w tak niechlujny sposób wykonał to, wykonał wypisanie wniosku o przydział środków publicznych? Uważam, że takie coś jest naganne. Słyszałem właśnie, że dzisiaj radni zwołują sesję nadzwyczajną, mają zastosować apel do ministra, do premiera. Panie prezydencie, panie przewodniczący rady, szanowni radni, czy wy chcecie wystosować apel do premiera, żeby pomógł w wyłudzaniu środków publicznych przez szpital? Co ma premier albo minister napisać wniosek dla szpitala w Grudziądzu? To szpital w Grudziądzu powinien pisać. Szanowni państwo, wy się zajmijcie czym innym. Zajmijcie się tym, jak szpitalowi uciekają pieniądze, które nie ściąga od swoich wierzycieli. Nie ściąga od swoich dłużników, przepraszam. Nie ściąga pieniędzy, które im się należą. Nie pisze wniosków dobrych. Pieniądze uciekają, szpital zadłużony, państwo się cieszycie z czegoś? Z sukcesu? No i właśnie, panie pośle Szymański, czy pan popiera taki system zbiorowego krzyku, żeby rząd polski dał pieniądze na niechlujstwo, brak doświadczenia i brak wiedzy i nierzetelność w wypisywaniu wniosku? Popiera pan to? Pan powinien się na ten temat wypowiedzieć, bo to jest poważna sprawa. Zabiegał pan kiedyś o pieniądze dla szpitala, pamiętam te 25 milionów, ale dzisiaj potrzeba podjąć decyzję, jest pan tuż przed wyborem. Myślę, że pan podejmie tą decyzję i pan publicznie, tylko niech pan nie próbuje wygłaskać tego, bo to się nie da. Kwity mówią co innego. Myślę, że gdyby nawet 1000 punktów, powiat odchodzi 430 punktów, rzetelnie wypełniony wniosek, to byłoby w granicach 500 punktów. A 470 dostały miasta, które już wcześniej wymieniłem. Z punktacją 470. Jest to po prostu naganne. Uważam, że nie powinno tak być. Ale to już nie moja sprawa. Szanowni państwo, za praktycznie tydzień i 3 dni będziemy wybierać swoich przedstawicieli do parlamentu. Ja mam tylko apel do wszystkich, żebyśmy byli obecni przy urnie, żebyśmy wybrali swoje sympatie polityczne. To jest już państwa indywidualna sprawa. Ale myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tymi, którzy przez kilka lat temu, 5 lat temu, stali przed szpitalem, obiecywali nam góry, obiecywali nam, że rzeczywiście oddłużą szpital, obiecywali nam. Czy my jesteśmy aż tak naiwni, żeby po raz kolejny ulegać złudzeniu tych wszystkich obiecanek? Myślę, że nie. My jesteśmy dość mądrzy już dzisiaj w Grudziądzu i wiemy, kogo wybrać. Na pewno nie tych. Myślę, że nie wybierzemy już tych, którzy po raz kolejny obiecują coś. I pamiętajmy, wybierając do parlamentu, robimy komuś na 5 lat
bardzo dobrą posadę. Ale w jakiej sytuacji my jesteśmy? To każdy poseł, każdy senator nie powinien tylko zabiegać o nasze względy przy urnie, ale powinien cały czas pracować na rzecz tego regionu. Zobaczmy, co kto próbował pomóc Grudziądzowi. Kto lobbował, czy nie lobbował, czy wypisał prośby o pomoc dla zadłużonego Grudziądza, zadłużonego szpitala, za czasów jeszcze wiadomo Platformy Obywatelskiej, ale uważam, że musimy wybrać tych, którzy są rzetelni. Mamy tam również i do wyboru kobiety, więc mamy duże, że tak powiem, szczęście, że możemy sobie wybrać. Życzę Państwu dobrych wyborów i myślę, że to są wybory na następne 5 lat dla nas wszystkich, dla naszej edukacji, sportu, zdrowia i dla nas samych. Spotkamy się, panie, mili Państwo, po wyborach i będziemy już mówić o naszym mieście. Dziękuję bardzo.